Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle. Tak po prostu? No tak chciałem coś, raz? Diablo Korle na szybko, ale nie wymyśliłem. Korlo? Korlo? Korlekro. Korlekro? A, że w ten, że nekro. Nekrorle! Nekrorle, bo ty lubisz w taki sposób iść, może tak. No to niech będzie Nekorle, o. Nekorle? Nekorle. To, że to masz grubą szyję, masz. A także tak, Stasznik. Dzień dobry. Piąty raz tak samo. No, ale jest unikalnie, nie? A nie, oho, cześć Korle. Cześć. Jestem fajny. Cześć, to Krystyna, nazwę. Która, kurczę, miała Krysia. Dla nas tyle tutaj cierpliwości, że poczekała ten dzień i możemy lecieć z nią na nienasycony dotyk, o, tak. A masz, masz dzień, czy masz noc? Noc. A u ciebie też jak? Mam noc. A no to chociaż no to teraz nie bywa, się nie? Zgrało. No właśnie to jest dziwne, że potrafi to wyglądać tak, że ja mam dzień, a ty masz noc i odwrotnie, mimo że jesteśmy na tym samym serwerze obok siebie. Czemu moje kościotropy są? Co z nimi zrobiłeś, jak nie patrzyłem? No uszkodzone były. Nie wiem, a to jakieś dużo kropek czerwonych jest? O, no, fajnie, fajnie. Nie mów, że ci się nie podoba. Gule. A fajnie, serce gula jeszcze też miało być. Zbieraj. Zbieramy. A to w ogóle nie jest nawet na tej przestrzeni, gdzie mieliśmy zbierać. A to może nie ma znaczenia. Uuu, pała! Shh. A dostałem. Patrz, tu jest coś. A, bo serce gula tu leży. Podniosłeś serce gula? Tak, każdy ma swoje serce gula. A, ja no zabrałem dobra. Cztery, ale Krysia to tutaj biegnie. A może byśmy sobie zaznaczyli, gdzie biegniemy? Bo ja mam zaznaczone, Możesz tak? biegnąć za mną, ja mam zaznaczone, no. Możesz mi zaufać. Ja tylko powiem, jestem w szoku, jak bardzo Staszek się wkręcił tutaj w kwestię tworzenia postaci. To tak. Jakiegoś to takiego tak. buildu. Mówię, zaczynamy odcinek. Nie, no muszę jeszcze postać stworzyć, ogarnąć. Więc, no bo no. przyznaję, że sobie posiedziałem, popatrzyłem, jak się buildy, jak tutaj... Znaczy, w internetach są fajne mechanizmy do tworzenia w internecie drzewek. Mhm, żeby później no wbić właśnie... do gry i sobie to stworzyć, tak, no, to tam przerzucić. Więc sobie popatrzyłem, poanalizowałem trochę, jakie są tam moce tego roga i sobie stwierdziłem, że o, chyba wiem, jak pójść max w truciznę i będę starał się to jakoś zaaplikować. Wiesz co, te gule się generują dlatego, że mamy tego questa. Zobacz, one wszędzie są. A to tak, teraz. To tak, ale widzę, że jeszcze mamy piwnicę, kurczę, zobacz, skoczymy zobacz, na chwilę zobacz, do piwnicy? A czekaj, bo ja tutaj z gulami się biję. Milion guli za jednym uderzeniem. To ma tak samo. Chyża destrukcja. 30 potworów w ciągu 5 sekund. Kurczę, jak dawaj. To dobrze, że sobie... Gdzie tych... one są? Znaczy, to już są to martwe. To już skończone? Wbijamy do piwnicy? Nie musisz pytać Chodź. Dwa razy. Czekaj, to jest cepiłowa spiżarnia. O, jak miło. Dobrze, że nie cepusiowa. No, nie, może czekaj. Być. Cepuś? Tak. Byłeś cepuś? Ciebie nazywali tak. cepuś? Czy źle znaczy, pamiętam? Cepek, ale to cepek. Bo w Grounded to był już cepuś, no to... Cepek. Uźba. Ale to jak można zmienić, jak można na cepek w ogóle cokolwiek? Jak? Kto to wymyślił? Ja mam punkt do rozdania. Co to jest? Najlepsze no jest to, ostatnio to rozkminiłem, bo to tam się brało z imienia i nazwiska sobie tworzyliśmy w podstawówce, te niki, skąd one się brały. To ośmiela się nam przeszkadzać. I najlepsze jest to, że na początku to było... W sumie też zabawny nick, to nie był cepek, tylko CPN, nie? To miał być. Byłeś CPN-em? No, miałem Lubiłeś być CPN. Lubiłeś się tankować, rozumiem. No, więc idealnie, jeżeli chodzi o tankowanie. No ale ostatecznie z CPN-u przerobiliśmy to ze znajomymi na cepek. Tak lepiej brzmiało, moim zdaniem, tak łatwiejsze i do wymówienia, i do ogarnięcia. Cepek i jego cepek. No, i najlepsze jest to, że przyszło? Ostatecznie mam teraz... Korle, który też się trochę z jedną stacją paliw kojarzy, nie? To wręcz z przetworzonym CPN-em. No. Korlen! Więc mnie gdzieś zawsze ciągnęło do tego tankowania. No właśnie, ale nie lubisz grać z tankami. No. Jest to dziwne, bardzo dziwne bym powiedział. Dobra, walić maga. O! Walić maga, co to znaczy? Co to wyszedł? Wyszedł co jakiś wylazło? Cyprian! Ale... Cyprian? Czekaj, Cyprian! Cyprianek wyszedł, a ja nie mam... Cyprianek! Coś mnie tu wali jakiś prądem po kostkach, czemu to? Ojojojojojojojoj! Cyprianka! Czekaj, co się dzieje? No, właśnie mówię, że są jakieś kule, które tutaj... Co to? Faktycznie jakaś menda przyszła. Niech mnie kule nie biją! O, 12 poziom. Dobra, Słuchaj, ja muszę trzeba, sobie... Trzeba nabić Magusa krwi, muszę trzeba coś ubić. Stworzyć. No, czekaj, dobra. Magusa krwi trzeba tutaj. Ubić. Czekaj, no tu jest cypisek. No jest.
Już go jadę też. No, dobra, dojechane. Uch, to ja liczę, że to będzie... Batch magi, co to są batch magi? Batch magi? Takie coś wyleciało. Batch magi. Mam skrzynkę otwarć. Zwykły sierp? Co zwykły sierp? To nie... Kurczę. Śrutowa kusza, nie miałeś już nic lepszego do odkrycia w tej piwnicy. Ale bieda. No bieda.pl. To wiesz, walczysz tutaj z takim gościem, a najgorzej, że jeszcze wyrzucił punkt umiejętności, więc znowu będzie przerwa na 5 minut. Jak to wyrzucił? W sensie level nie masz 12 punktu. No, to, ale to z level upem masz nowy punkt zdolności. No tak, no to właśnie mówiłem, że no. Przed wejściem do piwnicy miałem już do rozdania, a ty no, tak poradłeś szybciutko. To już takie niebezpieczne. Jak to? Żniwiarze, no że będziesz chciał siedzieć i rozdawać te punkty, nie? To o tym chodzi. No chyba o to w tej grze chodzi też, nie? No, atak żniwiarzy wymierzony we wrogów spowolnionych. No, znaczy, no to robimy sobie przerwę chwilę, żeby rozdać dobra, punkty. Dobra, no, możemy, no, chętnie. To możemy wracać do gry, tylko wiesz co, jak teraz już sobie przypisałem tutaj ekipę nową, to wykorzystam te ciałka. Już pokazówkę? No patrz. Wykorzystujesz ciała? No, patrz jaka ekipa, już niestety nie 5, a 4, ale z kosami, więc ładnie to wygląda, no. Z kosami? No u mnie to są... No powiem ci, że to u mnie wygląda to, wiesz, ja widzę przezroczyste szkielety, które udają, że trzymają coś w ręce, ale nic nie mają. A widzisz, nie? To u mnie jest wyraźna ekipa. I mają kosy, bo u mnie nie mają kosy. I mają kosy. Kosy? O, kule znowu. Idą, zobaczymy jak to teraz się skończy. Ale oni, kurczę, znaczy fajna ekipa, ale z drugiej strony długo się zastanawiałem nad ciosem. Tak. Aha, tak, mówisz o swoich szkieletach. Tak. Ciekawostka, nikt nie atakuje Krystyny. Czyli no, nie ma życia nawet. Tak, misje eskortujące. Stoją góle po prostu na Krystynie i nikt nic. Stoją góle na Krystynie, no. To brzmi jak początek jakiejś bajki. O, no. Co tu się dzieje? Wstęp do jakiegoś filmu bardziej. A teraz to u mnie masz... A, dobra, bo to jest kielich z kapliczki, tak wpada. Tak, kieliszek dostaliśmy, no. Spodnie, czaszkowy relikt, bierz. Wbijamy dalej. Jeszcze zastanawiam się nad tym swoim podstawowym atakiem, czy jakoś nie pójdę w inną stronę. Jo, ile guli! No, poczekajcie wszystkie tutaj, tutaj. Co? No, mam blisko, patrz. No. Yeah. A to zielone to od ciebie, czy zabawę, od nich? No. A, to w końcu jesteś zabawę. To, co chciałeś, trujący. Tak jest, jeszcze nie działa na mnie moja trucizna. Staszek. Jestem toksyczny, Staszek, ale zobacz, że nie działa na mnie w ogóle moja trucizna i to jest na super. Mnie też chyba na szczęście. Wiesz co, a mamy opcjonalną dziurę, nie wiem, czy najpierw robimy Krystynę, czy opcjonalną dziurę. Wiesz co, ja zauważyłem też, no. Że te właśnie drzwi ze skrzynką, to są takie, to, jak to wejdziesz do środka, to odblokowujesz podobno aspekt do konkretnej klasy, jakiś specjalny. Jak zobaczysz sobie na mapie, to zobacz jak to jest opisane. Dla czarodzieja dostajesz lodowe odłamki, czyli nagroda co, za przejście. To my nie mamy tutaj czarodzieja, tak? Odpuszczamy. No. Znaczy nie no, jestem ciekawy, możemy zobaczyć co się stanie jak pójdziemy po aspekt, który a, nie jest dla nas. A, tylko czarodziej. Faktycznie, lodowa dołamki przebija. O. Idziemy na kanał Truposza, to jakiś jest to kanał ale na YouTubie? Ale to wiesz co, najpierw załatwmy... Oj, no się rozkrzyczałem. Najpierw załatwmy Krystynę, bo już jesteśmy blisko. Załatwmy Krystynę? To bardzo łatwo, bierzesz po prostu... O Jezu! Ile tu jest? No ale... Co ja zrobiłem? To jest sękaty zagajnik, czeka na nas. Już idę. Po prostu wbiłem przez przypadek na znowu kurczę milion guli. Idziemy. Serce guli już załatwiliśmy ten temat, bo jakoś no, tak przestał wypadać. 15 już dawno mamy przecież. Wchodzimy do tego? Tak nie, najpierw tu? Krystynka. Załatwimy Krystynkę, patrz, to jest jakieś w ogóle miejsce to dobrej walki. No to. Sekretny zagajnik, o! O! Ile to trupów leży? Krótki miecz znowu. Ty tylko takie kąśnice. Masz, nie? Tak, z tego korzystasz. A to patrz, tutaj. Jest magus krwi. Dobra, atakujemy magusa. No co, wiesz co? Coś z tego wyjdzie zaraz, coś no, czuję, że to będzie legendarny boss kolejny. Chwiste pęknięcie. O, jakieś serduszka tu są. Polip, o Jezu, jakie brzydkie to. O kurczę, a to pęknięcie tak powoli traci życie. Nie, no jak? Szybko. No już nie, no tak, no cały czas. U mnie jest jeszcze full. Prawie. To, co jeszcze mogę wybuch robić? O, nie wiem czego. Magus wokół mnie. I ożywieniec. O. Cyk, jedziemy. No, elita to jest. Ja mam nadzieję, że też i broni z elity wypadnie z tego pęknięcia. Dobra, jedziemy, trucizna. Jak ona jest tutaj męczone, no, to z tymi różnymi opcjami. Mogę wybuch ciał zrobić w sumie. Trup. Wybuch trupa. O, bo patrz co tu się dzieje.
przy Dobra, tym. Dobra, ja walę w pęknięcie. Walę no w ja pęknięcie. W stanie z pęknięcia też robię tutaj cały czas. Uj, prawie zginąłem. Dobra, jest. Wybuchło. Oj, o nie, to dopiero wypuściło wroga. Ojej, jak to wroga? A, no, jakiegoś Mikołaja. Mistrz przyszedł. Mikołaj. Mistrzu, luz, potrzebuję luz. Więcej czasu. Nie, nie potrzebujesz czasu. Goni mnie. Trucizna. A faktycznie. Trucizna. Mikołaj. Puść tego w truciznę, Mikołaja. Dlaczego ta nic nie robi? Krystyna. Krystyna, bij. Przyszła bij z nami, wroga. Walcz z Mikołajem, no. Walcz z Mikołajem. Syk. Oj, 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 ale dostałem w pierdziel. O kurczę, on się leczy? No, poszło. Dobra. A, poszło, bo level upa chyba go zabił, bo level upy w ogóle zabijają wrogów wokoło, nie wiem czy widziałeś. A, to nie zwracam uwagi. 13 poziom, najlepszy. O, rękawice przybysze, już brzmi lepiej. Myśliwski łuk. Ponda żeboczyngi, gorzej. No właśnie. Jakieś takie, powiem ci, bez szału te rzeczy. Zobaczmy, nie no, te rączki to mają szansę być, o, są lepsze u mnie. I to patrzę. Lepsze niż legenda. Lepsze kurczę, niż ciekawe. Legenda? No. Albo legendę znalazłem lepszy. Na początku gry, dlatego. Ale to ciekawe, czy można podnieść poziom przedmiotu. Można. No co, nie widziałeś? Tam gdzieś u tych handlarzy? Możesz podnosić przedmiot. Dostaliśmy tak, od 10 poziomu dostaliśmy dwie opcje. To też sobie po nagraniu zobaczyłem. Możesz ulepszyć mikstury i wtedy masz je wydajniejsze i możesz zacząć ulepszać, pójść do kowala i on ci pozwala za pieniądze i surowce ulepszać twoje rzeczy. A, no to tę legendę to może warto by było ulepszyć, bo inteligencję mi dodawały te rękawiczki. O kurcze, no. Zmieniłem twarz, dostałem chustę antykowidową. O kurcze. Myślę, że antykoncepcyjną i tak mówię, jak to działa? Jak to, jak to działa? Do poprawki, patrzysz, no. Patrzysz na takiego i od razu już antykoncepcja działa. No. Chyba, że tak. Dobra, jedną trzecią, o ruda srebra. Leżała? No szukam tego męża, bo on to no w tym lesie miał być. A nie zabiliśmy ogóle, tego męża? Ty tu biegałeś w okolicy, że tu jest tyle tego złota i tego wszystkiego, tak no jak? Rozwalone? Dopiero z tobą przyszedłem, to jak? Inni gracze musieli tu być. Właśnie. Ale to ten mąż to nie był ten właśnie? Nie, to chyba było coś pobocznego. Czekaj, mąż wiesz co? Poszedł w tango z jakąś dziewczyną. O, tu coś się dzieje, nie krew. A może trzeba odpalić, słuchaj, śledzenie questa, żeby zobaczyć, co to jest? Mam odpalone śledzenie. Aha, i co jest napisane? Pomóż Krystynie odnaleźć jej męża, Fiodora. Po prostu. No, więc gdzieś tu może na południe bardziej. Ścieżką o, coś tutaj, trzy kąśnicy. Ja tu coś tu hałasowało na dole. Są. O, dobra, chyba widzę. Jest! To może być mąż. Patrz. A gdzie nie ty wiem, jesteś? Ja jestem A nie, tu są góle! No właśnie. No kurczę, to ja tu czekam na ciebie. Ja też gulami walczę. Już biegnę. Biegnę! Chodź, chodź, bo nie chciałbym odpalić tego męża. I patrz, tu ktoś stoi. O, jest, Fiodor. Obyś doznał wiecznej błogości. Krystyna, wytłumacz, o co tu chodzi. Co się stało? O, niebiosa! Nie! Nie! Ach, widoki. Widziałem. Jak to możliwe, że ty... Wielce! Proszę, dorwij kobietę, która mu to zrobiła! Więcej! Fiodor dobrze się bawi, no. Idziemy na kobietę. Ale zobacz, ja zabezpieczyłem wszystko, zobacz, w te pułapki, żeby ten koleś jak wyjdzie, od razu w nią wpadł, a to się okazuje, że niepotrzebne. Kobieta jest zła, bo to zła kobieta była, a nie zły Fiodor, no. Widzisz, jaka dobra żonka jeszcze chce, żeby pomścić i tak dalej. Gdzie ty Kurde. Jesteś? A idziesz? No idę za tobą, idę. A no. Ja mam trzy pułapki, cztery pułapki max mogę rozstawić, to co z tymi, które są odstawione? One znikają? Nie znikają tak, mi. Tak, może zniknie Nic ostatnio, dziwnego, opatrz, że jest. Fiodor czuł do mnie chuć. Ale przecież dałam mu tylko to, czego pożądał. Jego próżna dusza została rozdarta przez agonię i ekstazę, ale ciało jest nieugięte! Nie mieszaj się! Powiedziała, żeby się nie mieszać.
O, dobra, wyszła, jest. Ale ona się, Julia. To nie była Krystyna? Juleczka, nie no, Krystyna przy mężu, kazała nam pomścić go, no. Dobra, okej, bo tak podobne to są. Ujej, co tu się dzieje? Coś mnie złapało. No właśnie, to jakieś posągi są, nie wiem, czy powinniśmy je rozwalać, czy jak. Dobra, ssanie na Julce, o, może tak. Dobra, cyk. No nie była taka zła. Jeszcze pierścień wyrzuciła. O kurcze, legendarny kaptur dostałem jakiś. Opatrz. Aż sprawdzę. Mi jakiś a wiesz co, ja pierścionków chyba nie miałem do tej pory. Nie, też nie mam, żadnego nie mam pierścionek. Zobacz, co mam na ryju. Co masz? No zobacz. A, ty jesteś teraz taki medyk. Jestem teraz dzięciołem. Jestem dzięciołem. Znaczy, wiesz, dzięcioł. Ten quest mi się maksymalnie zlagował. Ja nie widziałem nic, co się dzieje. Tak, i nagle po prostu wszystko wybuchło. Gdzie indziej była ta demonica, niż ja strzelałem. Dziwne rzeczy. No to widzisz, możesz się poczuć jak ja w Grounded. Dobra, dobra. Ty jesteś, cały czas masz 12 poziom? No kurczę, bo to ty biegałeś od jaskini tutaj do mnie, no to wiesz, tam no jest tak. co jak z kim nadrabiać. Chodź, Krystyna. Ta kobieta była demonicą, nikomu już nie zagrozi. Jeśli pragniesz nagrody, to weź sztylet z jego piersi i zostaw mnie. Wiesz co, tu jest elegancki sztylet? No, właśnie, mamy go wziąć. A, zabierz, to pragniemy nagrody. I legendarny sztylet z tego wychodzi? To coś dla ciebie. O kurcze, ale ty też bulgotanie. Masz go? A to czekaj, on umrze? Nie, dalej się, gibie. No właśnie, a też mam sztylet. Ty, a jakbyś go wyrzucił? No właśnie, chciałem pytać, czy chcesz na sztylet. Dawaj, dawaj. No to czekaj, jak się robiło. A to czekaj, wymiana handlowa. To podejść do góry, na dół. Gdzie jeszcze ja nie mam w ogóle możliwości wymiany handlowej. Pójdźmy kawałek dalej, może tu, może nie przy Krystynie. O, i zaproś do handlu. A jest, ja nie miałem opcji takiej, nie wyświetla mi się. To co, chcesz? No dawaj. A, nie mogę. Przypisany? Unikalny? Mogę, no, ale to jest dziwne, bo mogę na przykład legendarne rękawice dać. Mhm. A nie mogę to jest dać quest item, widocznie, więc dlatego. Taki unikalny może na całą grę, więc czy można mieć tylko jeden. A szkoda. No, szkoda, był dwie legendy do cięcia, No. Szkoda. Niestety, to co, chcesz do tej piwniczki wchodzić? Decyduj, to w końcu twój odcinek. Zrobimy jeszcze czarodzieja i po nim pójdziemy tam na główną do góry. Tylko mnie najbardziej martwi, że te pułapki nie znikają. Zostawiłem tu dwie i koniec. Może znikną w piwnicy. Kurde, dziwne to. Dobra, zobaczymy. Stawcie... A, cepiłowy. To trzeba wypatrzeć, gdzie są te, wiesz, dla ciebie, gdzie są jakieś te lochy, gdzie są dla mnie loszki, lochy. Pod nekromantę, pod... Najpierw zobaczymy, czy warto do tego wbijać. Czy to jest Rauga. Chwila, czy to jest pół odcinka. O, spodnie od razu na dzień dobry. No, właśnie też, kamienny kopiec. Wszystko, ty masz zasięg tą siekierą, Jezu. Ale ja mam wiele siekierą, takich fajnych rzeczy. Kosą. I kosa, i tu ssanie też ma dobry zasięg. O! Nietoperze. Proszę wpadać w moje pułapki, bo ja nie mogę już rozstawić kolejnej. Aha, dobra, przeszliśmy do lokacji i się resetowały. Co to? Wbiłem, nie wiem. A, dobra. Jak walnęło! No. Co tak syczy? Od razu mi się co tak syczy skojarzyło. Kurkawa. No kurde. I ciekawe, czy takie miejsce jak to jest generowane losowo, bo to już by mogło być. Takie jakby... Zakładam, że mapa świata jest stała. Oj, co to jest? Gundil! Żarzy paszcza! Co to jest? Za dużo tego tu? Rozstawiam pułapki. Siewca Anamusa mi wyskoczył. Analusa? Też. Dobra, ciągnij tu z gościa. Dzieje? Ale jak mu życie powoli schodzi. Czyli rzuca? Dobra, pułapka. No. Zwłoki wybuch. Jest, poszło. Syk. To dwa są takie gówna. Poszło. Czekaj, leczy się. Jeszcze jeden. Dawaj, jak mnie tym? Weź mieczem, go tu, czekaj, na pułapkę czekaj. Go. Na mieczem pułapkę mnie. Go bierz. No, na pułapkę idziemy. Go. To co, tu czekamy? No. Jeszcze rozstawię to nawet. Dawaj, niech podejdzie. No jeszcze idzie, mam drugą pułapkę. Idzie. Proszę bardzo, dwie pułapki. Idzie. O, jest. No. Ty go tylce jeszcze i jadziemy. Pięknie. Zobacz, taktycznie podeszliśmy. Podoba mi się. I prosty miecz. I co to ale będzie poczekaj. Wszystko z tej dziury? Poczekaj, co jest? Poczekaj. Dostałem znowu legendę. Teraz mi się sypią legendy. A...
O kurcze! Śmierć wzniesienia, rzadki napierśnik, co to jest? Ale ciuszek dostałem, opa. A ja dostałem coś lepszego niż kosa, którą miałem do tej pory, ale to trochę bieda. Co, lepsza kosa w sensie? A, bo to jest dwuręczny miecz, dobra. O! Mieczek mam. Idealnie. No. Dobra, możemy iść. Kurde, mam teraz, zobacz, jaki ciuch legendarny. A patrz, jak ja wyglądam, Jezu, jak z jakiegoś Souls-like'a. O kurde! No. Czekaj, moglibyśmy się zamienić hełmami, byś miał wszystko pod kolor. Zobacz. Czerwone no, bym ci dał. Nie by wyglądało. Czekaj, a co to jest? Czekaj, bo po siercach Animusa Animus, co to znaczy? Taki quest jest tutaj. A to tak jakoś mało to, wiesz, Animusa to coś był ten gość, ten wielki, co nas atakował. Ojej, to tu kilku ich jest, jak to jest no. Tylko jedna szósta? Ej, jest Wladimir, rodziciel. O, Wladimir. Dobra. O, uciekł. Cyk, pułapka. Husz. Jeszcze jedna pułapka. Wybuch ciał. Cyk. Dobra, jeszcze jedną pułapeczkę rozstawimy. Cyk. Uważaj, bo to jest ta purchawa. Tak, jest purchawa. Dobra, a jego też walnęło. Siedzę w kamieniu. Siedzę na koniu. No Wladimir, elita, gin, poszedł. Nie ma. Dobra, bo z nich coś wyciągamy. No to faktycznie chyba legendy w tej jaskini lecą. Ich trochę będzie. No. To nawet dla samego lutu warto było tu wbić. Tak. Może będzie więcej legend. No, ja liczę, patrz, co tutaj jest. Co to? Widmowa, uważaj, czekaj, wziąłem. Kościotrupy na siebie. Ściaszki, a jak wygląda ta mapa tutaj? To jakoś patrz, się rozwarstwia. Tam jest jakiś boss. Idę. Za chwilę. To będziemy go na pułapki, mam go zrzucać. O, jest coś. Kolejny, Kelam. Pułapka. Kelam, skażenie jest, to ktoś od ciebie. Czemu? No ty jesteś taki skażony, ale go zbombałem. Co zrobiłeś? No, wybuchowe zwłoki odpaliłem. Zbombany jest, no. Ja go tu ciacham od tylca. Dobra, może dobra, to tam największy. Dobra, skończyła energia. Ja tam mam ssaniec. O, znowu się leciał. Właśnie. Bombaj! Ej, dobra, pułapka. Dobra. Nie ma co. Zbombany. Tunika, włóczęgi, prosty sztylet. O! Shit. Nie, skrawek też mam. Papieru. Też mam. Obiecał mi życie. O! I krew. To poprawili, że każdy ma swój. Wytrwałość w obliczu zagłady świata. Pragnę tej stabilności, tej siły. Urodziłam się słaba w świecie, który słabości nie akceptuje. I pozostanę słaba, by móc karmić mojego pana. Ale wiem, że pewnego dnia, już niedługo, odrodzę się i będę mu równa jako jego sojuszniczka i jego krewna. Ten dzień nadejdzie. Ten dzień nadejdzie! No proszę, sojowa krewna. Masz już po tym, po tekście? Ja to skipnąłem. A, ty to jesteś. No jakieś tam gadanko, kurczę. Ja sobie wiesz, no to masz to... całe tło, co tu się działo, po co... Co tu się dzieje? No właśnie. Czekaj, czego na mnie nie czekasz? Jest, ognisty Mak. A myślałem, że tu już jesteś tutaj. Oj, Mak przyleciał tu. Dobra, cyk. O, ty jakaś kapliczka uderzeniowa tu jest, nie wiem jak właśnie to działa. Widzę. Nie można tego zniszczyć. Za mało esencji, a dobra. Tworzyć, kumpli. Gubienka. Oj, no trochę tego tu przyszło. Dobra, jest pułapka rozstawiona. Możesz go na te ale tutaj jest sieczka, kurczę, no na to licz... O, kolejne! O! To już nie wiem, czy taka dobra sieczka. Co to jest? Jeszcze jedną pułapkę rozstawię. No. Cyk! To gdzie rozstawiasz padło. Te pułapki? No tutaj. Tylko one wybuchają, wiesz, jak wybuchną to... A. Jezu, co się dzieje? Aha, dobra. Taki fajny, cyk, taki duży. Odsłonięcie. Ładnie. Jeszcze jeden! Przeklęta kapliczka, zgładź jak najwięcej wrogów. A, okej, ale mamy już chyba minimum zaliczone. Mniej więcej? Nie no, jeszcze jest. A nie, to ile kolejne mamy? Pięciu? Wychodzą. No dobra, tak, ale plan minimum mamy, nie? To... Aha, plan dobra, minimum. Jest, 5x5 chyba, pokonaj falę, 5x5. Jeszcze okay. Jeden. Ostatnia fala. Weź! 3, a 2, 1. Krzyż! Wiedźmińskie rękawice! A, czekaj, to się leczyć warto, jeszcze. Bo... No oj, nie, właśnie. ale mieliśmy mówisz. Tam jakiś bonus, no to... Gdzie ile są jest? Korsarze, kosiarze? Dobra, kolejna pułapka. Dobra, no. Tu jeszcze jakiś ziomek się rzuca. Teleportacja? Co to jest teleportacja? On się teleportuje, czy jak? Nie wiem. Grzmiący sukup. O, a ukończone. Uff, jaka skrzynka tu wyleciała, zobacz. No, no. Będzie legenda? Jest legenda Tarza! Znowu. I prowizoryczna różdżka. Ale może legenda?
Dostałem kolejną legendę. Co się dzieje? Ja mam jakiś farta na dzisiaj włączonego. No. Same legendy mi lecą. Ale zabawne jest to, że... No. Tak wbiliśmy sobie tu do tej piwnicy, ile rzeczy wypadło przy okazji. Prawda? No. Ale wiesz, co jest piękne? Muszę ci powiedzieć. O, legendarne rękawice mi wypadły. No mów, mów. O, widzisz. To jest piękne w życiu. Mam monsunowe biegacza rzadkie buty legendarne i, uwaga, one mają plus jedną rangę pędu dla Łotra, a ja nie mam pędu. Ale otrzymałem pęd dzięki przedmiotowi. Wypasasz się w nią... Aha. Czyli dostaję bonus, który może być użyty do skilla, bo pęd to jest mój skill, ale że nie mam go jakby... Mogę go wyekwipować sobie teraz za darmo, bez punktu umiejętności. Fajne. Można wtedy zrobić zmianę skilli. Najgorsze jest to, że teoretycznie zrobiliśmy już kapliczkę, ale jeszcze... A, bo to kanał proposza, to co innego chyba jest. No to było to dodatkowe zadanie jakieś musiało być. O kurczę, czekaj. Zróbmy rundkę. No, tam jest boss na dole, no. Tak. No to idziemy do niego. Boss! Może rozstawimy pułapki? Legendarne, za późno. Cyk, już lecą pułapki. Potrzeba mi więcej esencji. O, siewca, kolejny. Damien. Podobają mi się, kurczę, te. Dobra, i pułapeczka, ale wpadł w nią, skubany. Znaczy, dobra. Najlepsze jest to, że jak już zaczynasz ogarniać, co i jak tu działa, jak tu walczyć i tak dalej, to jest naprawdę fajnie. Jest spoko, no. No. Cyk, a tutaj z odtylca wjadę, na początku to mi się wydawało, że jest taki chaos, że nie wiem, o co chodzi, a teraz to cyk, cyk, jak tak wiesz. Ja pierdzielę, używasz świadomie mocy. No. A dla ciebie też mamy radość, nie? No, ja nie wiem, no same legendy lecą. Co chwilę złoto jakieś, no. O, zamroził mnie. No to uważaj. Dobra, jestem. Dobra, dostał truposzem. Muszę sobie te trupie macki rozwinąć. O kurczę, znowu coś mnie tu zaatakowało. Idę. No właśnie, tutaj ja nie mam już pułapki. Weź to na pułapkę, krzyż. Krzyż. Cyk. Dziabaj. U, jak mnie strzelił. Dobra. Jak to jeszcze się... Dobra. Trzyma tu dziad. Mamy to. Niebieskie wypadło, więc jest gaz. Korona włóczęgi. Uuu, chyba hełm. To nie koniec. Ło, no. 14 poziom. Dobra, dziękuję. Mamy. Uuu. Co się umieść dzieje? Umieść animusa w urnie. W urynie animusa. To byliśmy tam gdzie biegniesz. No, no. A czekaj, buty włóczęgi mi wypadły. Ale wypadły nowe rzeczy, może coś lepszego. No, o, ja mam złote gacie teraz. Najlepiej. Nowy hełm. Wygląda jak stary, ale... A, jeszcze pierścionek jeden. No to się dozbroiłem po tym spotkaniu dzisiejszym. No powiem ci, zobacz, warto tu wchodzić, nawet nie masz, jak nie masz klasy nawet, no, odpowiedniej. No. Najgorzej, że niedaleko tej jaskini jest misja główna, ale powoli nie będzie już gdzie chować tych rzeczy z misji. No ja już mam praktycznie zaraz cały plecak. No, trzeba będzie wrócić chyba do domu i to sprzedać, bo przecież dobra. Jak to potem? Jesteś gotowy? A co to za nowy? Na urnę? Co to jest? A to jest to... O nie! O. A czemu takie zręczne? Będziemy wpadać hej, na czekaj, to! Czekaj, przesunęło mnie! No, mnie też! O, Jesus! Nie byłem gotowy na to! Ja też myślałem, że to już koniec! Gdzie tu stać, żeby było bezpiecznie? Skończyła mi się esencja, super! Cyk! Dobra, bo tu jest pełno magów krwi. Ja mam spoko miejscóweczkę. Ej, gdzie są moi tutaj? Obrońcy. Krwawe wrzody, ale niszczę je powoli. No, ja mam super krwi. Miejscówkę. No właśnie ale widzę, że tam sobie najgorsze się jak bawisz. Nie jesteś dystansowym tym, nie masz buildu dystansowego, to tu w takim miejscu. No troszkę musisz nie. Musisz latać na blisko, no. Ale to nie jest trochę tak, że zawsze każda postać ma coś dystansowego? A nie wiem jak tam barbarzyńca, czy się też nadaje do takich rzeczy. Wypadło sekundę z tego coś daj. Fajnego? No, moce? No trzeba zobaczyć, co tutaj dają te opcje. A, bo okay. Ty na nowym poziomie tam śmigasz jeszcze. No nowy poziom już był, no. Mogę też się u siebie rozejrzeć za tym. Rozejrzyj się. No najgorsze jest to, że przy moim teraz buildzie mam wszystkie bajery, rowery, ale nie mam już nic co związane z łukiem. Więc wszystko teraz już na styletie idzie. A tak bardzo chciałeś się nastawić na ten łuk? Jela, łuk to nie mój styl gry, to twój styl gry. A teraz uwaga, prezentacja. No. A ta... Widzisz takie kulki? Widzę kulki, ale trafiliśmy do rzeźni. A tu ktoś jest jeszcze. Trzeba uwolnić kogoś, spętany więzień. Dobra, uwolnię. Światłość mi cię zesłała. To Krystyna jakaś z nami? Była. No, nie, nowa uciekła. Krystyna. Zniknęła. Krystyna 2. Może siostra Krystyny, Jadwiga. Jak jest studnia leczenia, to mówisz, co to może to zwykle tak? znaczyć? Ja nie wiem, że można się wyleczyć. Można.
A te cienie mogą mnie chronić, ogólnie one mi zmniejszają obrażenia, te kulki latające. Ale najlepsze jest mnie. To, że wiesz, idziesz w tej jaskini i myślisz, a to już koniec, to już będziemy wychodzić, to już koniec, a to zaraz, a to jeszcze jeden boss będzie. Ale zobacz, co masz napisane, uwolnij 6 więźniów. Więźniów. To kolejna rzecz do zrobienia w tym miejscu. Tak. O Jezu, ten wilkołak bije! No. O kurczę, pragnący krwi tu przyszedł do nas. No, pragnący krwi, on już pragnie mnie. Mi więcej esencji. Czemu ci esencji nie masz, gościu? No, nie przesadzaj. A, uwielbiam, powiem szczerze, uwielbiam te moje sztyleciki, które nawalają wszystko wokół. To jest piękne. O nie, mam zbyt ciężkie, to dla mnie zbyt ciężkie. W sensie, ale co to znaczy? No już, w sensie, że mam, no właśnie, full. Wywalę wszystko, co zwykłe. A ja mam automatyczną regenerację. Zdrowia. Któraś legenda może mi to daje, kulki, bo... Może te kulki. O, coś fajnego? Jakie gówna żeś wyrzucił. Płaszczyk dostałem. Ale płaszcz może być fajny. Nie, więzień. Słabe. Kolejny. Więzień nie żyje już, jak coś. To ale uwolnione, liczy się. Czekaj, to teraz prawo, lewo? No. Słuchaj, a może warto by wrócić teraz do miasta? Bo zobacz, to jeszcze z 5 więźniów, to jest mega dużo, zobacz mapkę. No ale my chyba nie jesteśmy w stanie tego tak sobie, wiesz, że później odpalisz, nie? Dobra, kurkawa. Trzeba? Myślisz, że wszystko zaraz jednym się wydaje, że tak, że musimy to teraz załatwić, no, jak już tu jesteśmy. No zakładam, że jak załatwimy, znaczy ogarniemy tych więźniów, no to będzie temat zamknięty już. A to jest kolejny? Myślisz? Nie, to idzie szybko. Na początku idzie z byli nimi. Bossowie, teraz są więźniowie, to o co chodzi? No. Kurczę. O, kolejny, tylko to już drapieżnik. Troszkę ich tutaj chronią. Jest blisko, okej. No jestem, już stawiam pułapki przecież, jak tutaj, wiesz. I tracę czasu. Dzięki ci. Uwolniona. Tam było jeszcze, czy tam była jakaś odnoga? Teraz pytanie, no, czy będziemy mogli zaraz się... No możliwe, krąży. Że to się zakręci, nie? Warga. Dwie opatrz, skrzynki widzę, o nie, no. Najgorzej. Tu nie masz miejsca. Tutaj pomocy. Idę. Ciekawe, czy ostatni więzień będzie jakoś tu kryty dobrze. O, tu się coś stworzyło. A, jest, tu faktycznie. Się coś stworzyło. Krokar! O, ale czemu krokar idzie do mnie? Krokar, nie dobrze, tak szybko. Idź do niego. Nie pędź tak, niego. Proszę, daj idź odpocząć. Do niego. Nie, wilkołak z tyłu. Dobra, i z przodu też wilkołak. Dobra, łapka. Zmienia się w krew. Jezu, jak tu dużo tego co wszystkiego. Co tu się dzieje? No właśnie, jaka no. Rzeź na koniec. O. Wbił poziom, idealnie. No właśnie, to jest to, co mówiłem wcześniej, że to co chwilę się wydaje, że już jest koniec, że już więcej nie będzie, a tu zaraz... A to ty jesteś. No. Uwaga, skrzynia... Ty, co tu się dzieje? To jeszcze to czekaj, nie koniec. To jest jakaś kara za otwieranie skrzynek chyba. Nie wiem. Ja przez przypadek pootwierałem mnie... trochę skrzyni. No, a też to coś... Zaśnieżony wam nie leży. Nie toperek. Cyk. Dawaj krew. Jak krzyż. Krzyż. Cyk go tutaj działa pod tylca. Prosty no. Sztylet. To co, a też otworzyć. To dla mnie zbyt ciężkie. Nie, korona włóczęgi, no, ale... O, widzisz, korona. A tu jeszcze jest, zobacz, super skrzynia. Ja nie mam miejsca na takie rzeczy. No właśnie to jest to, że... Już nawet trzeba nie mam wyrzucać. Zwykłych rzeczy, co wywalać. To już ja będę tak? Musiał wywalać niebieskie zaraz. Znaczy ja mam śmieci, to ja tam mogę. Cyk. Parę się znajdzie, ale tak to nie... Co no to właśnie. Jeszcze? To jeszcze można walić, dobra. Mały ekwipunek, gdzie się powiększa ekwipunek w tej grze? No. O Jezu, czaszkowy relikt wziąłem od ciebie, to jakieś gówno. A proszę bardzo, możesz brać. Krótki miecz, to dla mnie spoko. Czekaj, to jest wieśniaczka, coś tu, się, coś tu się pojawiło, czekaj, bo tu idą ziomy. Do kolejni! Jezu, ile tego tu no. Jest? Co to jest za faza? Dobra, no. Ja zajmę się jednym. Leczenie. Właśnie nie wiem, którym się zająć, a idę do ciebie, też się nim zajmę. Tylko oni, wiesz co, oni się też nami zajmują chyba trochę. Ja tutaj odchodzę i stawiam pułapki. W dwie strony chodzą. Ożywienie, co? Jakie to brzydkie. Najgorzej, że nie wiem, prosta ta przetęba, świeża rzecz. Co tu się dzieje jeszcze? Ile tutaj się zaczęło dziać po prostu? No, pułapka. Właśnie to jest dziwne, że w głównej linii fabularnej nie ma tyle walki, co tu na tych pobocznych kwestiach. Ale no bo właśnie po to chodzi o to właśnie, że są poboczne, tak? Więc są trudniejsze de facto. Pierścień! Kolejny pierścień, no też jakiś pierścień widzę. Co, nie mam miejsca? Dobra. Weź go zabij tam. Dobra, leży. Ciężka dobra. Kusza złota! Co jest grane? Co to jest w ogóle? Co się dzieje w tej grze? Powinna być opcja wyrzuć śmieci, tak na zasadzie, że gra tak sama jest. Stwierdza, że to są śmieci. Chcę pierścień, bo wydaje się być lepszy niż ten, co mamy. I gdzie jest ten pierścionek? 6, 6? Nie, to jest to samo.
Dobra, daj mi chwilę, brutalna pierwotna różdżka. Prowizoryczna różdżka, a reszta... Słuchaj, no. Ja tylko jeden sztylet i rękawice nie mam złote. Reszta wszystko w złocie. U mnie. Szybko poszło. Szybko poszło. To mnie aż tak miło nie wygląda, ale ja patrzę na statystyki też mocno. O, znowu sztylet jakiś do zamiany. Kurde, ile tutaj rzeczy powypadało. No powiem ci, że ładna ta rzecz, to już wiemy na przyszłość, że tutaj jak będziemy wchodzić, to... Cały odcinek. To potrwa, no, no. Jak chciałem jeszcze główną fabułę zahaczyć. Widzisz. Zobaczymy. No dobra, to co? Wracamy? Gotowy. Okej, a do koleżanki... A, byłeś. Dobra, idziemy. A wiesz co, bo jest druga strona jeszcze, nie? I chyba nie będzie tam trasy. No zobaczymy. Co? No zobaczymy, no. Jezu, kolejna dawka ziomów. Ale dobrze. Dobrze, dzieje się. O, o Jezus! No. Burza złote Bawarga. Spodnie! Znaczy złote pantofle znowu, nie wierzę w to. No, faktycznie się w legendę ubrałeś. Jakieś cheaty, co tam kupiłeś? Nie wiem, co się tam dzieje. Co tam na Blizzardzie wykupiłeś, że masz wykupiłem takie rzeczy? Wykupiłem po prostu, no, wiesz... Legendarne dropy, tak pluje. O, krwawa kula. Tak pluje na mikrotransakcje, a tutaj nagle się okazuje, że... Czekaj, pantofle wypada sprawdzę co chwilę. No. Wiesz, no, co? Inteligencja, odporność na błyskawice. A, czaszki lecą szansę do nas. A. To jest złoto, które jest gorsze. Cyk. Gdzie on mi wyskoczył? Nie na tego miałeś skakać. Na tego miałeś skakać. Dobra. Pierścień. A, ty tu jesteś. Jeszcze jeden. Wywalam coś. Idę po więźnia i... Idź. A ja muszę coś powywalać. To jest niesamowite. To się... Ja pamiętam, że w Torchlight'cie to był mega duży problem. Mhm. Że tam tak się sypało rzeczy, że to było aż nieprzyjemne, no rozwalasz przeciwnika zwykłego i sypie się, nie tak, wiem, tak, 6 przedmiotów. O patrz, Jezu, to chyba straszne. Jest ścieżka, która się połączy z tą, co chciałeś iść. To idziemy, no to nią zobaczymy. Na dół? Albo no i nie, węże. Uważaj, uważaj! Jezu, co tu się dzieje? Łapka! Cyk! Znowu jakiś Stefan z krwi i kości. Mhm. Ja to mam na taki specjalny skill, który nie użyję, bo zabiłeś go. A tu węże, faktycznie, gonię wąża, no. A nie można zabić wąża. No widzisz, bo to jest wąż rzeczny. O, kolejne te. Zobacz, jakaś ikonka. No, świątynia, czy jak tam? Ostatnio tam był miniboss. Już ci pomagam z tym kołakiem. Na cooldowny, srauny. No, idziemy pod świątynię. No, chyba jakiś pancerz czy coś na tym będzie. To jest ochrona, to trzeba było sobie włączyć wcześniej. Co tu się dzieje? Jakie to są gówna rozłożone? Ciekawe, czy mamy mapę tego miejsca, bo powoli czy jakbyśmy mieli szansę się zgubić. A minimapa, w sensie tak, ale to maksimapa też będzie? Jest, no przecież też prowizoryczna różdżka. Wędrująca dusza, klikaj sobie na nią. Faktycznie mamy to, no. Pożywiali się mną. Moją duszą. Aby szybko z nią pogadać. Gadam. Aha, bonusy już minęły. Mamy odebrać, a, tu wychodzą? Ziomki! No. Patrz, pomagam tu, pułapkami. To jest jakiś mag. Dużo tego latającego już sierwa tutaj. No. Nawet nie wiem, kiedy poziom wybiłem, a to zaraz 15. Na 15 będę miał magów do kreowania tutaj, no. Chyba zrobisz przerwę pod magów. Pułapka. Dobra, nie ma maga. Jakaś pułapeczka może? Kołczatki? Ktoś chętny? Za mało esencji, ale przynajmniej przestał gadać, że za mało esencji. No co tu się dzieje? Nie mam pojęcia. No. Ale najlepsze jest to, że... 15 poziom! To jest tak satysfakcjonujące, jak to wszystko tutaj rypnie. Nawalasz z każdej strony. Tunika włóczęgi. Specjalizacja jakaś się odblokowała. Co to znaczy w ogóle? No, bo przy 15 masz to coś nowego, tak jak ja mam tych magów właśnie. A, specjalizacja. Dobra, pamiętam, co to jest. Z drzewka. No, to znaczy to nawet nie, czy to jest drzewko. To jest chyba ta osobna zakładka. Zakładka? A to nie no jest nie to masz coś... jeszcze jednej zakładki? Nie, wiesz, nie pamiętam. Wydawało mi się, że to jest takie... No dobra, no to drzewko ma na samym patrz, końcu. Nie proszę. Kolejne wydarzenie. Złota skrzynia. No. I co w środku? Legenda? Tunika. No oczywiście. Góra dobra. Dobra, jedna legenda mi wpadła. Dwie legendy. Jo, ale za to jaki hełm mam te. No. Mówisz? No. O, jaki fajny, kurde. No. Co to jest za wiadro?
Fiadro dostałeś. Czekaj, muszę wyrzucać rzeczy znowu. Nosisz je w sobie. Tak jak ja mogę to bez shifta? Czekaj, bo mam legendarny ten sztylecik mi wypadł, kurczę, i bym chętnie go wziął. Wszystko już niebieskie, już nawet nie ma co wyrzucać. No, to wracamy. Zrobiłem też małe porządki, żeby móc lecieć dalej, ale wszystko... Mnóstwo legend. Rzeczy jeszcze leży. Specjalizacje jakieś się odblokowywały. A zobacz, jeszcze mamy dwóch więźniów, to jeszcze nie koniec. No, no. No górę najpierw chyba. Idziemy na... Ta, znaczy na dół to jest ta ścieżka, tak, co wiesz, co tak, się tam męczyło, tak, co tam tak, się tak, kryje. Tak. Więc zobaczymy. Kurczę, ale te ataki specjalne, no to też mają moc. Te podstawowe do ssania esencji to takie... Coś zada, jakieś obrażenia, ale bez szału. Ale no i tutaj to się łączyło, nie? To tak, możemy tak, wracać. Wrócić. A ty dalej masz tak, że w sumie to sobie stoisz z tyłu i się dzieją rzeczy same? Nie, stoję w środku i się dzieją same. W środku mówisz? Znaczy zależy, co rozumiesz przez to, że dzieją się same. No bo to w każdej klasie wygląda podobnie, że nie musisz klikać jakichś, nie wiem, quick time eventów, czy naparzać w te przyciski, tylko trzymasz. Nie no, że musisz aktywnie tam działać. A to tak, no to... Znaczy wiesz, właśnie to jest fajne, że pomyślałem, że będzie nudno. Potrzeba mi więcej esencji. A się okazuje, że można fajnie mieszać te różne nasze umiejętności, jakie mamy. I to wąże. No dzikie. Kamienny kopiec. To jeszcze jeden więzień i mam nadzieję, że mamy, kurczę, jeden z najdłuższych lochów za sobą. No. Znaczy myślę, że jak później będziemy zwiedzać, no to te, które będą dawać coś naszym postaciom, no to tak chyba będzie miało sens większy. Kurczę, no biorąc pod uwagę, że quest główny, tam 10-12 poziom, my już mamy po 15 praktycznie. No. Odnogę zostawiłeś, ale zaraz tam pójdziemy. Znaczy tam pójdziemy, bo tu więźnia zobaczyłem, że mamy. Poleciałem. Ostatnio. Ojoj! Ile tego wyszło? Rozsypały. O! Życie! O kurczę, mam odpowiedź, nie uzupełnia się na maksa życie. Jakbyś się dobra, zastanawiał. Ja walę Randulfa błyskomiga, jak to jest potężne gówno. Jest kolejny poziom. Ale dobrze, i tak Randulfowi nie zrobił krzywdy. Ja będę mógł teraz magów przywoływać, a bo to jest alfa. Dobra, zadziabany. Jakieś punkty Chris. Dostaliśmy jeszcze. Coś mi wpadło, Chris jakiś. Ukończyliśmy kanał truposza, no, o kurcze. Mamy to. Wreszcie. To czekaj, ja mam... A co to jest? Ty? A ja mam sztylet, chciałbyś? Poczekaj. Udało ci się odblokować aspekt, który można naznaczyć wyposażenie. Naciśnij start i przejdź do kolekcji, aby wyświetlić w kodeksie potęgi. Co to znaczy? A to wiesz, to między odcinkami rozkminimy, ale ja za to mam rzadki sztylet z miejscem na jakieś coś, puste gniazdo. Może byś chciał coś takiego? No możemy się to też na końcu wymienić, nie musisz teraz. Odpalę tylko magów. Dobra, wezmę ogłuszenie. Okej. Okay. Ja nie wiem, to co się w ogóle wydarzyło. Bo ja mam teraz jakiś mag... Ue, ja mogę mieć jeszcze większą ekipę, patrz na to! Co tu się teraz dzieje, no. Co to jest? 3 magów i 4 kosiarzy, no. A jeszcze mi golemy dojdą, no. I to się nazywa diabolo. Ale bałagan? A jak możemy stąd wyjść tak na szybko? A nie czytałeś? A ja czytałem. No nie czytałem, bo ja tutaj magami się... Teleport, no. Strzałkę w dół, to jest wyjście spod ziemi. Tak jak teleport. A, to ogólnie, to takie zwykłe. No. W sumie wygodne. A czekaj, do Kiowosadu to rzeczywiście wypuszcza nas. No, chyba tak. Znaczy, no było napisane Kiowosad, więc... A w Kiowosadzie nie mieliśmy do oddania tych serduszek, czy coś jeszcze? Gdzieś mieliśmy, a nie, Kiowosad to jest przecież nasza stolica, tak? Ta główna miejscówka. No, czekaj, zobaczę, gdzie mieliśmy tę misję, bo może jest to, żeby oddać serce. To już no, to dobrze jest by kolejna było. Misja. Nie mogę tego tutaj nie zrobić. Nie mogę tutaj zrobić. Ale na pewno nie można narzekać po tym odcinku na nudę, brak walki, nie? Cały czas coś się działo. Cały czas coś. I ja nie wiem, co z tymi specjalizacjami faktycznie... tutaj szybko... Znika. My chyba, to jest do oddania u Olejsi w tym, w Jeleśniu, więc ja bym się przeniósł jeszcze do Jeleśna na szybko i tam będziemy mogli kończyć, tam też kupują broń. Ale tylko poczekaj, bym misję oddał. Wiesz co, a to nie działa trochę tak właśnie, że jak postawiłeś teleport, no, to potem możesz znowu ten teleport użyć i wracasz do miejsca, z którego gdzie postawiłeś teleport? To co, to chcesz wracać do jaskini? Znaczy nie wiem, no postawiłem teleport i on dalej tutaj stoi i jest napisane rzeźnia. No, to chyba byś mógł tam wrócić, do tej dziury. To chyba pomyliłem klawisze, jeśli chodzi o to, jak się wychodzi spod ziemi. Może trzeba na szybko kliknąć. No tam się usunie. Jak coś, to jeszcze zamykam misję z sercami guli, bo nie wiem, czy to nam razem zamknie. A gdzie ty jesteś? No, w Jeleśnie. A no. Bo do Kiewosadu mnie wywaliło. No, więc rozmawiam z Olesią. Dobra, rozmawiam. Wracam z sercami guli. Doskonała robota! Serca guli zdają się ostatnio fascynować duchownych.
To nic dziwnego. Zrozumienie wroga to pierwszy krok do jego pokonania. No i cyk. Plus 20 do sławy. Jakieś punkty. No i widzimy, a też oddajesz. Dużo już, punktów. Oddane. No i widzimy się w kolejnym odcinku, jeszcze dziś, u Staszka. Tak jest, jeszcze dziś. Jest szansa, że polecimy na misję główną już, bo nam niewiele pobocznych kwestii zostało. Nie, był więc... wykrzyknik w Kiewasadzie. Był wykrzyknik. No jest, no tak, to patrz, to w ogóle my mamy w tym. Gdzieś tam na południu też misję taką do oddania już zaliczoną. Pójść już tylko tam. Znaczy zimna podkaczać. Wiara, to o tym mówisz, czy nie? Patrz, a my nie widzieliśmy, tu są dodatkowe jaskinie, ale jest tak, tylko druid. Tylko barbarzyńca. No ja to widziałem. Gdy zadasz, to jest chyba coś dla mnie. To jest coś dla mnie, aspekt obrońcy. No to będziemy mieć. Na samym początku był aspekt obrońcy był, nie? Tylko czarodziej, znowu czarodziej, tylko barbarzyńca, ponownie. Kurczę, za dobrze, a co na naszą klasę? Tylko druid. Ale wiesz co, mi się wydaje, że podziemia dostosowują się do poziomu, one nagle wszystkie są 15 poziomu, czyli poziomu naszej postaci. A to tak, tak. No. Podziemia są zawsze dostosowane do poziomu postaci. Możemy poszaleć. No dobrze, więc widzimy się w kolejnym odcinku u Staszka, tam też i trochę fabuły, i trochę rzeźni będzie. I trochę ogarnięcia wszystkiego, bo za dużo się działo i czas sprzedać rzeczy jeszcze i w ogóle. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami... Aha. Nekorle. A także Staszniczek Ptaszniczek. Teraz lepiej. Trzymajcie się. Hej, hej. Na razicho.